Michał jest moim drugim świadkiem. Chciałam powiedzieć to samo słowo dzisiaj. Powiem go. Tak, to jest prorocze słowo. Chcę powiedzieć krótko dzisiaj do was na temat postaw chrześcijanina, a potem chcę się z wami podzielić życiem. Chcę do was powiedzieć o tym, co obecnie przeżywam. Otwórzmy sobie przypowieści Salomona 22:6. Ojcze, ja modlę się, aby to słowo stało się dzisiaj udziałem ludzi. Modlę się, aby to słowo głęboko zapadło w sercach ludzi i przyniosło trwały owoc. Diable nic nie wykradniesz z tego słowa. Wydamy stukrotny plon. Będziemy świadectwem i przykładem dla innych ludzi. Przypowieści Salomona 22:6. Wychowuj chłopca odpowiednio do drogi, którą ma iść, a nie zejdzie z niej nawet w starości. To mnie bardzo dotyka. Jest to słowo, które mówi o dawaniu przykładu. Ja w ogóle wierzę, że my jako Kościół Przebudzeniowy mamy głosić przebudzone słowo, mamy głosić Ewangelię, ale mamy też prezentować to, co głosimy. Samo słowo bez prezentowania jest niczym. Mamy prezentować to, co głosimy. Kościół przebudzeniowy to kościół, który mówi: taki jest Chrystus. Wiecie, jaka to jest odpowiedzialność? To jest bardzo duża odpowiedzialność. Kościół przebudzeniowy, który wychodzi i głosi i mówi: jesteśmy kościołem przebudzeniowym, to jest kościół, który mówi: bierzcie z nas przykład. Czyli co to znaczy? Stańcie się tacy jak my. Stańcie się tacy jak my. To mnie bardzo dotyka. Bardzo. Świadectwo życia to nie jest tylko to, przyjaciele, że poznaliśmy Jezusa jako osobistego Pana i Zbawiciela i na tym się zakończyło tak naprawdę nasze świadectwo. Świadectwo naszego życia to jest coś więcej. Chcę wam powiedzieć taką rzecz. Każdego dnia zbieracie historię na świadectwo swojego życia. Każdego dnia, każdy dzień, każda sytuacja, każde spotkanie z drugim człowiekiem, każde wydarzenie, każdy trud to jest miejsce, gdzie możemy podejmować się, tak, nie wycofywać się, ale napierać do przodu i zdobywać świadectwo naszego życia. Ja teraz mam taki czas, że widzę, że moja cielesna rodzina zaczyna mnie słuchać. Dlaczego? Dlatego, że ja mam wieloletnią historię mojego życia. Kiedyś usłyszałam od pewnego mądrego człowieka, który powiedział do mnie takie słowa, że rodzinę i najbliższych zdobywamy przez charakter. Przez charakter. Przez wypracowane rzeczy. Ponieważ rodzina według ciała znała nas według ciała. Rodzina mnie widziała, jak wąchałam klej. Rodzina mnie widziała, jak paliłam papierosy. Rodzina mnie widziała, jak w wieku 16 lat opuściłam swój dom i zamieszkałam z Arturem. To rodzina mnie widziała. To moja rodzina mnie widziała. I teraz ja przez kilkanaście lat zdobyłam materiał dowodowy i zdobyłam historię swojego życia, aby dzisiaj w mocy świadczyć mojej rodzinie. Twoje postawy i czyny świadczą o tobie. Diabeł się śmieje z ludzi, którzy tylko i wyłącznie mówią, ale nie prezentują. Wiecie, dla naszego Kościoła przychodzi nowa przestrzeń i nowy czas. To jest w ogóle słowo prorocze, dlatego chcę, żebyście bardzo poważnie podeszli do tego słowa. Przychodzi nowy czas,
prezentowania Królestwa Bożego, prezentowania bycia synem i córką. Nie tylko mówienia, ale prezentowania. Wielu ludzi dochodzi do pewnego momentu, coś zaczyna ich boleć i się wycofują. Chcę wam powiedzieć, że ja w swoim chrześcijańskim życiu przeszłam wiele bolesnych momentów. Wiele. Wiele trudów mnie spotkało, ale nigdy się nie wycofałam. Może było tak, że się na chwilę zatrzymałam, dłużej sobie popłakałam, ale zawsze napierałam do przodu. Ja nigdy nie zrobiłam krok w tył. Zawsze napierałam do przodu. Tak jak żyjesz, takiego Chrystusa prezentujesz. Tak jak żyjesz, takiego Chrystusa prezentujesz. Takie, jakie masz postawy, taki jesteś naprawdę. Taki jesteś. No wiecie, że w ogóle powiedzieć można wszystko. Można wyjść na ulicę, wziąć tą Biblię i wyczytać ludziom najpiękniejsze wersety. Rozumiecie? Oczywiście tak, ludzie się będą nawracać. Ponieważ nie dzięki nam to się dzieje, a dzięki mocy Świętego Ducha. Ale my mamy prezentować. My mamy prezentować. My musimy mieć tę umiejętność i świadectwo naszego życia, że bierzemy kogoś za dłoń i mówimy do niego: mam historię mojego życia. Mam moc i umiejętność wszelkiego rodzaju, aby przeprowadzić cię z punktu A do punktu B. Czy na pewno? Tak. Chodź, pokażę tobie. Nie powiem ci tylko suchego słowa, ale jestem w stanie przeprowadzić cię z punktu A do punktu B. Nie powiem tylko do ciebie: moc nad tobą, ogień nad tobą, ale ja mam mądrość wszelkiego rodzaju. Jestem w stanie przeprowadzić cię z punktu A do punktu B. To się nazywa praktyczne liderstwo. A w kościele przebudzeniowym to wiecie, co to jest? To są sami liderzy. To są samodzielne jednostki bojowe, samodzielne jednostki myślące, samodzielne jednostki utrzymujące się, jednostki, które rozpoznały swojego Pana jako Zbawiciela i z Nim kroczą przez życie. To się nazywa Kościół Przebudzeniowy. Wszystko inne to szpital psychiatryczny. Twoje postawy i czyny zostawiają ślad, ślad. Wiecie, że można żyć tak, że nasz cień będzie uzdrawiał ludzi. Nasz cień będzie uzdrawiał ludzi. Biblia mówi, że dopóki ktoś nie otworzy swoich ust, uznawany jest za mędrca. Często jest tak, że wiecie, z kimś przebywasz, ktoś się nie odzywa, fajnie wygląda, dobrze jest ubrany, fajnie ostrzyżony, tak? Nawet dobrze przypakowany otwiera swoje usta i czar prysta. No jak bud, no w ogóle. Przykład życia. Przykład życia. Do tego trzeba podejść bardzo poważnie. Nie ma problemu w ogóle z mocą, rozumiecie? Natomiast w ogóle tą moc w pierwszej kolejności stosujemy do naszego życia. Moja mama już nie żyje, ale moja mama odegrała jakąś rolę w moim życiu. Moja mama była człowiekiem, który mnie nauczył pewnej rzeczy. Ona, nie znając Jezusa, tak poniżyła swoje życie i żyła życiem dla innych. Moja mama całe życie pomagała innym ludziom. Całe życie. Całe życie pomagała innym ludziom. Zaniedbała swoje talenty, zaniedbała siebie, zaniedbała swój dom, dlatego żeby żyć dla innych ludzi. Pokazała mi też, co to w praktyczny sposób znaczy dbać o swoich rodziców. Ja pewne rzeczy wyniosłam z mojego domu, a pewnych nie wyniosłam. Zobaczcie, przykład życia. Przykład życia. Kiedy ty dajesz przykład, to zostawiasz po sobie ślad. Ślad. Ślad Królestwa Bożego. Kiedy otwierasz swoje usta, to słychać galilejski ton. A kiedy wchodzisz gdzieś i przebywasz, to tylko i wyłącznie twoja obecność powoduje, że namaszczenie się uwalnia i ludzie wiedzą, cokolwiek by się wydarzyło, wiemy, że prorok był pośród nas. Nie odezwał się, ale jego czyny w stosunku do mnie świadczyły w ogóle o nim.
Nie musiał nic mówić, nie musiał się produkować. I tu jest to, co powiedział Michał. Nic nie czynię z kłótliwości. Zajrzyj dzisiaj w swoje serce i zapytaj Boga o swoje postawy. Jakie masz postawy? Jaką masz postawę w relacji z drugim człowiekiem? Czy ciągle szukasz swego? Czy ciągle chcesz, aby twoje było na wierzchu? Czy zawiesiłeś sobie taki kajdan z Poznania i mówisz, tak jest, wszystko tu mam. Poznanie tak wisi. A jesteś takim chamem, że nikt z tobą przebywać nie chce. Rozumiecie? Wiecie, że nasze postawy mogą świadczyć o tym, że będzie nam trudno być z drugim człowiekiem i głosić do niego słowo. Dlatego, że będzie przez ciebie przemawiał taki cham, że z chamem się nie chce być. Chcę wam rzucić dzisiaj takie wyzwanie o badaniu duchów, aby nie dać się wkręcać w czary i manipulacje. To musimy mieć umiejętność, aby badać duchy. Badać duchy. Biblia mówi, nie każdemu duchowi wierzcie. Różni ludzie będą do was przychodzić i różni ludzie będą do was mówić różne rzeczy. Nie każdemu duchowi masz wierzyć. Masz wierzyć duchowi Chrystusa, a nie duchowi Antychrysta. Zobacz w swoją postawę, a może jesteś w ogóle egoistą. Może myślisz tylko o sobie i ciągle jak grabie, dla siebie, dla mnie, wszystko dla mnie, moje musi być na wierzchu, ja muszę tu być pierwszy, ja muszę mieć pierwszy głos. Moje zdanie w ogóle jest na samym wierzchu. Rozumiecie? Nie chcę się przebywać z takimi ludźmi. Ja kiedyś głosiłam do was takie słowo, że poznanie nadyma, a miłość buduje. Dwie najważniejsze cechy chrześcijanina. Pierwsza, wewnętrzna modlitwa, a druga, zewnętrzna miłość. Nie miłość humanistyczna, miłość prawdziwa, Chrystusowa. Uwalniana prawdziwa miłość w praktyce. Wewnętrzna cecha człowieka, modlitwa. Tam w tej w ogóle, w modlitwie ja odbieram wzór, ja odbieram prowadzenie, ja znam głos mojego Boga. Ja w ogóle najpierw w ogóle oporządzam swój ogród, swój ogród. Zanim pójdę cokolwiek komu wywalę, to najpierw patrzę w swoje intencje, patrzę w swoje serce. Najpierw patrzę, czy ja w ogóle mam przykład życia. Czy ja w ogóle mam przykład życia, aby komukolwiek pójść i zwrócić uwagę? Czy ja mam przykład życia? Jeśli nie mam, to milczę. Jeśli nie mam, to milczę. I nakierowuję człowieka na Jezusa. Szukaj Boga, szukaj Boga. Idź na górę przemienienia, módl się. Dwie ważne cechy. Wewnętrzna modlitwa i zewnętrzna uwalnianie miłości. Czy łatwo przebaczasz? Czy kiedy ktoś cię rani, to nosisz bardzo długą urazę? Jesteś zraniony, ale komu innemu pójdziesz i wytkniesz dłoń. A tak naprawdę sam musisz przebaczyć. Postawy nasze są bardzo ważne. Postawa. Postawa serca. Wiecie, nie przejdziemy tych rzeczy. Nie przejdziemy tych rzeczy. W ogóle kościół przebudzeniowy to kościół, przed którym są otwarte bramy poznania. To jest kościół, który wie. To jest kościół, który został wykąpany w prawdzie. To jest kościół, który chodzi w objawieniu. To jest kościół, który wie więcej niż wszyscy inni ludzie. Ale nie można być aroganckim. To powinno jeszcze bardziej sprowadzić ludzi na kolana, uniżyć i powiedzieć w ogóle, jestem twój. A teraz z uwagi na to poznanie, chcę uwalniać miłość do drugiego człowieka. Ponieważ poznanie nadyma, a miłość buduje. Poznanie nadyma, a miłość buduje. Wiecie, że można być w takim miejscu arogancji swojego życia, że nikt nie chce z takimi ludźmi przebywać. I co z tego, że bramy poznania zostały otwarte? Jak chamstwo i arogancja jest taka, że nikt nie chce podejść, nikt nie chce rozmawiać. Czemu? Ponieważ w pierwszym kontakcie od razu jest chlast! Rozumiecie? Dobre jest słowo w odpowiednim czasie. Kiedyś pewien pastor powiedział,
Człowiek, który został zraniony mieczem, kiedy nie usługiwał, powiedział kiedyś do mnie, pamiętam, poszłam do niego z taką sytuacją, miałam jakiś problem w relacji z Arturem i mówię, kiedy i jak, jaki jest moment, kiedy ja mogę cokolwiek Arturowi powiedzieć. I powiedział mi dobrą zasadę. Dobre jest słowo w odpowiednim czasie. Słowo jest jak miecz, ono rani jak miecz. I mówi, ja miałem kiedyś zadaną ranę od miecza. Rana od miecza bardzo długo się goi. I tak sobie ludzie chlastają do siebie. Chlast, chlast, chlast. Rozumiecie? I potem kupa poranionych ludzi. I potem znowu trzeba się modlić. I potem znowu. I tak naprawdę Kościół jest ciągle zorientowany na siebie. To jest taktyka diabelska, aby nie umieć chodzić w Bożej mądrości i żeby Kościół był cały czas skoncentrowany na sobie. A tak naprawdę namaszczenie, które jest uwalniane, to jest po to, aby iść i rzucić go na ten świat. My mamy iść do zgubionych dusz. My mamy iść do tego świata, bo to on potrzebuje Jezusa. Kościół ma Jezusa. Kościół ma Jezusa. Kościół ma Jezusa, a świat nie ma Jezusa. Ale wtedy, kiedy nieodpowiednio się zachowujemy, wtedy, kiedy nieodpowiednio używamy słów, wtedy, kiedy nasze postawy nie są takie, jak trzeba, tak? To trzeba się notorycznie uwalniać, uzdrawiać, terapeutyzować, rozumiecie? A świat ginie! O! A my jesteśmy Kościół Przebudzeniowy. Ameryka. Rozumiecie? Odpowiedzialność. Odpowiedzialność za język i zadawanie przykładów. Decyduję się każdego dnia, zanim otworzę usta do kogokolwiek, to badam swoje serce. Badam swoje serce. Nie czarujcie się też we wzajemnych relacjach. Nie manipulujcie sobą. Ja byłam człowiekiem, która była pod wpływem ducha czarów i manipulacji wiele lat. I było mi bardzo ciężko, nawet w Chrystusie, wyjść spod tego panowania. Rozumiesz? Ja po prostu nie umiałam się od tego uwolnić. Wczoraj sobie patrzyłam na internecie. 5 lat temu, 23 listopada 2015 roku, pewien pastor pomodlił się o mnie i uwolnił do mnie proroctwo. I mówi, że uwalnia mnie od takiego i od takiego ducha. I mówi, milczałaś wiele lat, milczałaś wiele lat, a teraz będziesz krzyczała jak rodząca. Bóg daje się autorytet do tego, abyś wzbudzała ogień. Rozumiecie? Musiał przyjść człowiek i musiał mnie uwolnić, ponieważ dałam się kiedyś związać duchem czarów i manipulacji. Postawy. Nasze postawy są bardzo ważne. To, co powiedział Michał, nieskłótliwości, nieskłótliwości. Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. To takie w ogóle jest proste. To nam w ogóle nie zabiera ani autorytetu, ani ognia. Niczego. Rozumiecie? Niczego. Niczego. Serducho jest tak ważne. To są bardzo ważne rzeczy, które dzisiaj Bóg mówi do Kościoła. Postawa serca. Postawa serca. Rozumiecie? Jest wielu krzykaczy w Polsce. Wielu krzykaczy jest po różnych ulicach. Drą swoje mordy na ludzi. Nie tak ma być między wami. Żeby coś komuś dać, to trzeba mieć. Żeby pokazać człowiekowi Chrystusa, to ci musi na tym człowieku zależeć. Musi ci na nim zależeć. Wielu ludzi się leczy ewangelizacjami, wielu ludzi leczy się służbami. A, pójdę teraz to porobię, pójdę teraz to porobię i pójdę teraz to porobię. Dobrze. Można inaczej. Poproś dzisiaj Ducha Świętego, aby ci pokazał twoje postawy i zobacz, czy chciałbyś, aby cię ktokolwiek w twoich postawach naśladował. To są w ogóle mega proste rzeczy. Mega proste rzeczy. Często nie ma odpowiedzi, bo nie ma zapytania. Ludzie mówią, nie mam odpowiedzi, a bo nie pytasz. A jak pytasz, to idziesz i pytasz Boga o innego człowieka. Panie, a co tam z nim? A dlaczego on tak powiedział? A dlaczego ona tak powiedziała? A czemu ona, jak ona mówi, to ona tak, a co cię to obchodzi? Ona taka jest, taką ma osobowość. Idź, szukaj Boga do twojego życia. Zapytaj dzisiaj Ducha Świętego.
Chcę zobaczyć moje postawy. Chcę zobaczyć moje postawy i chcę zobaczyć, tak, te nieprawidłowe postawy. Ponieważ taką, jaką mam postawę, to tak, taki przykład daję. No niestety, tak to wygląda. Przykład to jest osoba będąca lub mogąca być wzorem do naśladowania. Bądźmy ludźmi, których można naśladować. Ja postanowiłam w swoim życiu różne rzeczy. Postanowiłam, że będę miała czysto w duszy. Postanowiłam, że będę miała czysto w domu. Postanowiłam, że będę sama myła samochody. Postanowiłam, że będę dbała o grób mojej mamy. Nie dlatego, że ja tam chodzę, ja tam się modlę do demonów, zniczę zapalam i tak dalej. Tylko dlatego, tylko i wyłącznie, że jestem częścią ruchu przebudzeniowego i chcę dawać dobry przykład. Chcę, aby nikt o mnie nie plotkował, aby nikt nie mówił, o ta, tutaj taka wymądrza się nad ludźmi, a u matki na grobie w ogóle Bóg wie co. Nie chcę tak. Nie chcę tak. To jest moje osobiste. Ja nikogo do tego nie zmuszam. To jest moje osobiste. Ja sobie wytyczyłam taką granicę. Wytyczyłam sobie granicę świętości. To jest moje osobiste. I mogę powiedzieć, bierz ze mnie przykład. Kiedy wychodzę na ulicę, tak, i głoszę Ewangelię, to mogę powiedzieć, bierz ze mnie przykład. Zapraszam Cię do mojego domu. Kiedy mówię, że doczesność nie jest dla mnie ważna, kiedy mówię, że ja tak naprawdę nie zbieram tutaj, na tej ziemi, bo ja z tej ziemi nie pochodzę, nic stąd nie zabiorę, to mogę też kogoś do siebie zaprosić i pokazać. Chodź, zobacz. Ale zobacz pułap mojego życia, okej? Okay? Zmierzmy moje szczęście i Twoje szczęście. Zmierzmy Twój pokój i mój pokój. Ok? Zmierzmy Twój kortyzol i mój. Ja nie jestem teologiem. Ja w ogóle nie jestem teologiem. Ja się świetnie poruszam w życiu. Życie mnie w ogóle pasjonuje. W życiu czuję się jak ryba w wodzie. Chciałabym Wam teraz powiedzieć krótko na temat mojej postawy, jaką w ostatnim czasie, choć to nie było dla mnie łatwe, ale zrobił łatwe. Jakiś czas temu, jak już wiecie, pochorował się mój tata. Kiedy go odwiedziłam, brat do mnie zadzwonił, powiedział przyjedź, bo tata się źle ma. I kiedy przyjechałam do domu, to mój tata leżał jak martwy. Pamiętam, kiedy modliłam się o swoją mamę, w tym roku mija 3 lata. Tylko, że wiecie, ja z moją mamą byłam związana emocjonalnie i w stosunku do mojej mamy towarzyszyło mi wiele uczuć, wiele emocji. Ja jak wariat modliłam się o moją mamę, kiedykolwiek leżała w szpitalu i w ogóle. Po prostu kochałam moją mamę. Natomiast z moim tatą jest troszkę inaczej. Troszkę też wiecie. Ale podeszłam do tego tematu w sposób bardzo profesjonalny. Postanowiłam, że się nie wycofam i że postawię mojego tatę na nogi, że go przeprowadzę do Jezusa. Trwa to już 2 tygodnie. Jestem codziennie u niego i karmię go 3 razy dziennie. Ma podejrzenie raka płuc. Na początku, bo my nie mieliśmy ze sobą żadnej relacji, żadnej. Oczywiście ja przeczytałam kiedyś to słowo, aby dbać o swoich rodziców, aby ich czcić i tak dalej. I tak też to robiłam. Natomiast mi w stosunku do mojego taty nie towarzyszyły żadne emocje. Po prostu nie mam do niego uczuć. Ale postanowiłam, że się nie wycofam, że będę z nim. I przez te 2 tygodnie karmię go. Chcę wam pokazać postawę. Postawę i pułap zaangażowania. Zaangażowałam się w mojego tatę na 100%. Tak jak we wszystko. Tak jak w uwielbienie, tak jak w głoszenie. Postanowiłam, że angażuję się w niego na 100%. 3 razy dziennie mu robię jedzenie. Blenduję mu zupki, bo miał problem z przełykaniem. I go karmię. I on mi się przygląda. I przygląda mi się moja rodzina. I pytają mnie, a dlaczego ty to robisz? Bo z Bogiem chodzę. Bo z Bogiem chodzę. Hej,
Henryki Becker kiedyś powiedziała takie słowa: zatrzymaj się dla jednej osoby. Zatrzymaj się dla jednej osoby. I chcę wam powiedzieć, że na samym początku było mi trudno nawet rękę do niego wyciągnąć, żeby się o niego pomodlić. Może rozumiecie, co to jest, kiedy nie masz z kimś relacji takiej, kiedy trudno ci jest nawet do niego rękę wyciągnąć, żeby go pocałować, przytulić, powiedzieć mu miłe słowo. Tak? To jest jakieś takie dziwne, nieludzkie, jak się do kogoś przez 40 lat takich słów nie uwalniało. I na początku, przed wejściem zawsze do domu, uwalniałam moc w zupę. Mówię: Boża moc. Teraz będzie ja zjadał tą zupę, siła będzie do niego przychodziła, będzie się w ogóle odnawiał, w ogóle będzie zdrowy. Rozumiecie? Ja mam historię mojego życia. Dzisiaj po 2 tygodniach mojego bycia z moim tatą. Mój tata mi coraz bardziej ufa. On mi coraz bardziej ufa. W piątek robiliśmy tomograf komputerowy. Wierzę, że wynik jest. Chyba to się mówi pozytywny, negatywny. Nie ma raka, nie ma raka. Wierzę, że nie ma raka. Kiedy przyszłam do Boga z tym tematem, mówię, bo też popłakałam się, było mi z tym trudno. Mówię: jak ja mam to zrobić? Tak jak wszystko do tej pory przez wiarę. Tak jak wszystko do tej pory przez wiarę. Musisz uwierzyć w to, że ten sam Duch Święty cały czas w tobie jest. To są proste rzeczy. Po prostu pojawiła się jakaś większa bariera, rozumiecie? Jakiś większy próg się pojawił. Musisz uwierzyć, że ten, który w tobie mieszka, daje ci zdolność. To jest ten, który powołuje do bytu to, czego nie ma. Mów teraz do swoich uczuć. Mów teraz do głębi swojego jestestwa. Jesteś w stanie kochać twojego tatę. Jesteś w stanie poświęcać mu taki czas, jak człowiekowi z kościoła. Musiałam też kilka konsultacji odmówić. Diabeł nie chciał potępić, a Bóg do mnie mówi: oni mają mnie. Oni mają mnie. Idź tam, gdzie cię potrzebuje człowiek. To chorzy potrzebują lekarza. Chorzy potrzebują lekarza. Chcę ci powiedzieć, że nie ma takiej rzeczy, która jest w stanie ciebie zatrzymać. Nie ma takiej emocji, nie ma takiego wydarzenia, nie ma takiej sytuacji, która cię zatrzyma, jeśli jesteś nakierowany na Boga. Jeśli jesteś na 100% z Bogiem i chcesz uwalniać miłość do drugiego człowieka, to Bóg będzie ci stwarzał ku temu możliwości. Wiecie, to mnie poszerza. To mnie poszerza. Widzę zupełnie inną przestrzeń w swojej duszy. Cieszę się, bo dzisiaj jak pojadę, to pojadę dać się zrobić kolację. To jest dla mnie zupełnie nowa przestrzeń. Już normalnie mogę trzymać szklankę i on pije z mojej ręki. To jest związane z moimi uczuciami, ponieważ byłam osobą, która była poraniona. Nie ma takiej sytuacji, bo Duch Święty mieszka w nas. Duch Święty mieszka w tobie. On ci daje moc i zdolność do przezwyciężenia każdego problemu. Pamiętam, jak modliłam się o moją mamę i towarzyszyły mi wszystkie dla mnie możliwe emocje. Bóg wtedy do mnie powiedział: tak masz się modlić o każdego człowieka. Tak ma ci zależeć na każdym człowieku. Jednego dnia, kiedy jechaliśmy do szpitala, wzięłam ze sobą Wiktora. Mówię: Wiktor, chciałabym, żebyś ze mną pojechał i mi pomógł. Dlatego, że wiecie, ciało człowieka, nawet jeśli jest chude, prawda, to wiecie, no nie jest lekkie. No. Mówię, muszę zaparkować w pewnym miejscu, dziadka trzeba wprowadzić do szpitala i tak dalej. I pojechał ze mną Wiktor. Zrobiłam to celowo. Chciałam, żeby Wiktor zobaczył postawę. Chciałam, żeby zobaczył postawę. I to jest to słowo właśnie, które mówi, że wychowuj chłopca odpowiednio do drogi, którą ma iść, a nie zejdzie z niej nawet w starości. Ja pewne rzeczy zobaczyłam u swojej mamy i chciałam też, aby Wiktor zobaczył u mnie pewną postawę.
mimo bólu, mimo braku jakichś emocji, uczuć, jestem w stanie opiekować się. Jestem w stanie. Świat mówi, zostaw, oddaj do domu starców. Nie. Póki żyję, póki jestem, będę się opiekowała. Dokąd? Do końca. Do końca. Taki jest Bóg. On powiedział, nie zostawię cię i nie opuszczę cię. Jak mogę potem do człowieka powiedzieć, Bóg cię nie zostawi i cię nie opuści, jak ja zostawię człowieka w potrzebie? To jest postawa. Postawa chrześcijanina. Ludzie mają widzieć w nas pasję, pasję, pasję. Wiecie, świat w takich sytuacjach się wycofuje. Świat się wycofuje. Świat nie chce takich rzeczy. Na co mi problem? Na cholerę mi problem. Idę osądzę. Tak żyłeś, tak masz. Ale wędrówka jego życia tak się nie musi zakończyć. Wędrówka jego życia nie musi tak się zakończyć. Wiele zależy od mojej postawy, oczywiście od jego chęci, ale od mojej postawy. Kiedy byliśmy z Wiktorem w tym szpitalu, Wiktor do mnie mówi, mamo, jak się czujesz? Lekko ci jest? Lekko to spokojnie chodzę. Jeszcze dawał, słuchajcie, miałam tam wszędzie taką przychylność. Dałam mu pieniądze, mówi, daj mi pieniądze, muszę iść zjeść obiad. Mówię, masz. Poszedł, przychodzi zaraz i mówi, nie mam reszty, zgubiłem. Ja wie jak zgubiłeś? 80 zł. Tak. Zgubiłem 80 zł, ja bym poczekał. Pomodliłam się, w ogóle przyjmij się pomodliłam. Żeby się te pieniądze w ogóle odnalazły. Wychodziłam z tatą z gabinetu po badaniach. Wiktor siedzi z moim bratem, rozmawia na temat tego, że zgubił pieniądze. Siedzi taki gość w siwej bluzie i mówi do niego, przepraszam, a jakie miałeś te pieniądze? A Wiktor mówi, 80 zł. I to jest dla mnie za mała informacja. Jak były zwinięte? Wiktor mówi, 4 banknoty po 20 zł. Wyciąga. Masz. Widzisz? Ludzie mają, skoro mówimy o Bogu mocy i o Bogu nadnaturalnym, to ludzie muszą widzieć w nas postawę taką, tak? Która dla świata jest nie do przejścia. Postawa. Postawa naszego serca. Błagam was. Przyjdźcie dzisiaj do Boga ze swoimi postawami. Bo wiecie, to tak w ogóle, no, jak gdyby reasumując i mówiąc krótko, z chamem, który wszystko wie, nie chce się być. Nie chce się. Słuchajcie, to jest w ogóle, to jest nie do przejścia. To jest coś, co jest w ogóle nie do przejścia. Nie chce się być z takimi ludźmi. Choć tak naprawdę wszystko wiedzą i mogą cię pouczyć na każdy temat, to nie chce się w ogóle przejść. Znam świadectwa takich ludzi, którzy poprzez miłość uwolnianą do drugiego człowieka, ludzie przepisywali na nich swoje majątki. Majątki ludzie na nich przepisywali. Na chrześcijan. Na chrześcijan, którzy opiekowali się pewnymi ludźmi. I oczywiście wiecie, diabeł jest specem od rogów. Zaraz by przyjdzie i powie, idź teraz, bądź w ogóle humanista, opiekuj się wszystkimi, to ci majątek tam przepiszą. Nie o tym w ogóle mówię, mówię o postawie serca. O postawie serca. To nie o to teraz chodzi, żeby szukać teraz ludzi bezdomnych, patrzeć, kto jaki ma w ogóle jaką nieruchomość, pójdę w tyle, będę mu mył przez 2 miesiące, umrze, a przepiszę na mnie jakąś tam chorobę na kurzej łapce. To nie o to chodzi. To chodzi o to, że postawa naszego serca. Wiecie, ludzie rozpoznają fałsz. Fałsz jest bardzo szybki do rozpoznania. Naprawdę. Bądźcie ludźmi, którzy mają królewskie postawy. Galilejski ton i królewskie postawy to są bardzo ważne rzeczy. Naprawdę, wiecie, Kościół przebudzeniowy to Kościół, który został postawiony przez Boga na świeczniku. Na świeczniku, który mówi, patrz jak żyję. Nie tylko jak mówię, ale patrz jak żyję. Patrz jak żyję. Tak jak mam w duszy, tak mam dookoła siebie. Tak jak masz dookoła siebie, tak masz w duszy. To nie jest też hańbą układania swojego życia. Rozumiecie? Dary i powołania są nieodwracalne.
ale zmierzamy do czego? Do coraz większego wpływu. Do coraz większego wpływu. Że tak naprawdę, wiecie, nie ma, że świat przebija nas po łeb. Świat się zmaga z pracą i Kościół się zmaga z pracą. Świat się zmaga ze stresem i Kościół zmaga się ze stresem. Rozumiecie? Świat zdepresjonowany i Kościół zdepresjonowany. Świat nie wie, o co chodzi i w Kościele ludzie, ale Andrzej, o co chodzi? Ja nie wiem. Rozumiecie? Chrystus w nas, nadzieja chwały, Duch Święty daje ci dzisiaj zdolność do tego, abyś zmienił wszystkie swoje negatywne postawy. Zajrzyj dzisiaj w swoje postawy. Postanów, że nie będziesz kłótliwy. Postanów, że nie będziesz czarował i manipulował innymi ludźmi. Postanów, że w ogóle będziesz nakierowany w ogóle na drugiego człowieka. Że w relacji będziesz chciał, aby to temu drugiemu człowiekowi było lepiej, 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 lepiej. Uwierz w to, że kiedy ty poświęcisz się dla drugiego człowieka, to w ogóle Bóg ci odda. Rozumiesz? Bóg ci odda. W ogóle nie bój się, że stracisz. Nie bój się, że stracisz. Ale jak stracisz, to dostaniesz od Boga stówę więcej. Stańmy, proszę. Oczy modlimy się. Może Twoje słowo, one docierają do nas. Ojcze, one są przez nas przyjmowane. My słuchamy tego, co do nas mówisz, Duchu Święty. Ojcze, my przynosimy Ci każdą naszą postawę. My jesteśmy, Ojcze, przed Tobą teraz. Duchu Święty, teraz powołałeś, aby być wzorcem dla innych. Aby, kiedy ludzie będą na nas patrzeć, widzieli Ciebie. Duchu Święty, ja modlę się teraz o każdego człowieka tutaj. Ja chcę, aby każdy człowiek na podstawie tych słów, które były powiedziane, na podstawie proroczych słów, przyjmował objawienie i uczył się, w jaki sposób ma zmieniać się na Twój obraz, żeby być widzialnym, żeby być człowiekiem wpływu. Duchu Święty, pomagaj nam w tym. W imieniu Jezusa. Amen.